Dzień dobry, Iwona Pruszyńska. Dzisiaj z kamerą Bumeranga Polskiego gościmy w domu pana doktora Seweryna Ozdowskiego, profesora Western Sydney University oraz dyrektora Equity and Diversity na tejże uczelni, wydziału. Tak? To nie dokładnie, tak? Jestem honorowym profesorem na Uniwersytecie Sydneyjskim, a jestem dyrektorem tak, na Zachodnio-Sydneyjskim. Okej, czyli mamy dwa uniwersytety, tak. Na jednym pan profesor, na drugim szef wydziału, wydziału Equity and Diversity. Również od grudnia zeszłego roku jest pan przewodniczącym Australijskiej Rady do Spraw Wielokulturowości przy rządzie federalnym w Canberrze. Tak, zgadza się. Dzień dobry panie profesorze. Kłaniam się. A przede wszystkim gratuluję bardzo serdecznie tej zaszczytnej funkcji i bardzo ważnej w społeczeństwie australijskim, w którym wielokulturowość odgrywa znaczącą rolę. My z nią żyjemy, my jej doświadczamy na co dzień. Proszę nam powiedzieć, jaka jest rola przewodniczącego tej dokładnie rady? Proszę pani, to jest rada, która istnieje w różnych wcieleniach od wielu lat. Pierwszym szefem tej rady był profesor Zubrzycki za rządów Frezera. Potem były okresy, gdzie rada troszeczkę zmieniała nazwę. Głównym zadaniem rady jest doradztwo do rządu federalnego w ważnych sprawach wielokulturowościowych. Taka rada istniała na przykład za Hawke'a pod przewodnictwem sędziego Gobo, Sir James Gobo. No i ona to opracowała dokument, który się nazywa National Agenda for a Multicultural Australia, czyli dokument wielokulturowościowej Australii. I od tego czasu ten dokument został przyjęty i przez rząd, i przez opozycję. To był rok 1988. I to zmieniło podejście Frezera ze względu na to, że Frezer bardzo się nastawił na dostarczenie usług do migrantów, usług, które były etnospecyficzne, które były tylko dla imigrantów. Rząd Hawke'a po pierwszym okresie, kiedy niszczył większość programów Frasera, jak stwierdził, że połączy SBS, ABC, powstały masowe protesty społeczne w Australii i wtedy spojrzał jeszcze raz na wielokulturowość. No i stwierdził, że to nie musi iść przez programy rządowe, które są specyficznie skierowane dla imigrantów, natomiast stwierdził, że wszystkie ministerstwa, wszystkie oddziały administracji publicznej powinny zajmować się wszystkimi obywatelami, że tą metodą powstał ten program Access and Equity, który polegał na to, że wszystkie wydziały musiały się zmienić i w obszarze robienia polityki rządowej, a tak samo w obszarze dostarczania usług w ten sposób, żeby móc dotrzeć do wszystkich klientów. No i wracając do tego dokumentu na temat wielokulturowości, w pierwszym okresie Howard nie przyjął go. Po dwóch latach, jak sprawy z Pauline Hanson zostały rozwiązane, on przyjął ten dokument, trochę go zmienił, żeby podkreślić wartość obywatelstwa australijskiego. Potem mieliśmy Kevina Rudda, który dużo obiecał, ale nic nie zrobił. Julia Gillard przyszła i zaczęła mówić o cudzie wielokulturowości i przyjęła ten dokument. W tej chwili oczekuję, że rząd Tony'ego Abbotta zaakceptuje ten dokument tak jak jest i że on będzie nadal tym głównym dokumentem informującym i kierującym politykę wielokulturowościową w Australii. Aha, rozumiem. W takim razie, jakie są założenia programowe Rady? Czy one bazują na tym dokumencie, w jaki sposób na jego inkorporacji teraz politykę rządową? Ja chciałam się również spytać, jakie są kierunki tej polityki. Czy ma ona na celu zagwarantować inkorporację, powiedzmy, imigrantów i asymilację do społeczeństwa australijskiego? My nie używamy słowa asymilacja. Właśnie się ugryzłam za język, bo ja to wiem. Potem będziemy o tym też rozmawiać. Nie asymilujemy, integrujemy się. Czy jednak jest nastawiona ta polityka wielokulturowości w tym momencie na
na sposoby ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego grup etnicznych. Jak to wygląda? Gdzie jest tutaj punkt ciężkości? Tak, mieliśmy pierwsze spotkanie miesiąc temu w Kamberze i okazuje się, że ta rada w sumie jest bardzo ciekawa i podejrzewam, będzie przyjemnie współpracować. Jest bardzo zróżnicowana, bo mamy od młodej dziewczyny pochodzenia islamskiego z Pakistanu, która była na programie My Kitchen Rules, że jest bardzo dumna tak ze swoich umiejętności do gotowania, ale to jest tak pasja samo Australijczyków również, ale tak samo dokładnie wie, co się dzieje wśród młodzieży, szczególnie z młodszych grup imigracyjnych, do osoby reprezentującą FECA, czyli Federation of Ethnic Communities of Australia, do osoby ze starszego pokolenia, starsza pani pochodzenia polsko-żydowskiego tu z Sydney, multimilionerka, tak? która też się dostała i która bardziej myśli tak, jak myślała ta wcześniejsza generacja imigrantów. Czyli w jaki sposób, przepraszam, że tak przerwę teraz, bo już zastanawiam się, tak, w jaki sposób byli wybierani członkowie, jaki był system ich selekcji? To jest system polityczny. Czasami rząd ogłasza i pyta, kto jest zainteresowany, natomiast ostateczne zatrudnienie to przychodzi, minister proponuje do kabinetu i to jest decyzja całego kabinetu rządowego, że to jest bardziej proces polityczny, z tym, że szuka się ludzi, którzy znają się na sprawach wielokulturowości, którzy mogą dodać wartości do tego, co ministerstwo wie na ten temat, czy minister. W każdym razie to nasze pierwsze zebranie było bardzo ciekawe. Między innymi daliśmy 11 punktów do akcji ze względu na to, że mamy sekretariat, który dla nas pracuje w Kamberze i domagaliśmy się, żeby zrobili dla nas szereg badań, zanim podejmiemy jakąś akcję. Co jest dla nas najbardziej ciekawe, nie rozumiemy, dlaczego w tej chwili druga generacja migrantów ma problemy z osadnictwem. Wcześniej, gdy do Australii przyjeżdżali Grecy, Włosi, Polacy i inni z Europy po II wojnie światowej, co się działo, że rodzice zazwyczaj pracowali gdzieś tam w fabryce, czy w biznesie, czy czymś takim, i ich dzieci wchodziły przez system edukacyjny do Australii i ich dzieci zazwyczaj osiągały dużo lepiej, jeżeli chodzi o edukację, tak, niż urodzeni Australijczycy. Druga generacja zdecydowanie osiągała więcej, jeżeli chodzi o wykształcenie, niż urodzeni tutaj Australijczycy. W tej chwili właśnie chcemy dowiedzieć się, dlaczego w pewnych grupach tych nowszych migrantów druga generacja nie funkcjonuje tak dobrze, jak funkcjonowała. Grupy etniczne, czy generalnie jest to po prostu uważane w skali wszystkich imigrantów? To przede wszystkim wychodzi na wierzch, jeżeli w tej chwili mamy do czynienia z państwem islamskim i mieliśmy około 200 osób, młodych osób, które właśnie próbowały dotrzeć czy do Iraku, czy do Syrii, żeby tam walczyć. Niektórym się z nich udało i te osoby często wyszły z bardzo dobrych rodzin. Te osoby często były w miarę zamożne, z wykształceniem, tym niemniej jakiś proces zachodzi, którego nie możemy dokładnie wytłumaczyć, że powstaje ta radykalizacja przekonań i ci ludzie wyjeżdżają i giną zazwyczaj w czasie tej wojny. I po prostu jest tak samo zagrożenie, że ci ludzie mogą podjąć jakieś działania w Australii, które mogą spowodować ujemne skutki dla reszty społeczeństwa. Dlatego właśnie próbujemy się dowiedzieć, jaki jest mechanizm, co to powoduje. Czy to nie jest zmęczenie kulturą, powiedzmy, Zachodu, nawet tą kulturą tolerancji,
potrzeba skupienia się w bardziej radykalnych wartościach nawet, bo niektórzy na przykład krytycy wielokulturowości zarzucają i w ogóle kultury Zachodu zarzucają nam wchodzenie w jakieś takie powiedzmy rozwiązłość, rozwody, alkohol, marginalizacja. Dokładnie, kryzys wartości tych ponadczasowych, że tak powiem, i tak. Stąd kierunek radykalizacja i religie właśnie tak. Z tym, że to nie jest nic nowego w historii, bo jak się patrzy na przykład na wojnę o niepodległość Amerykanów, prawda, no to tam było szereg osób z całego świata, którzy byli zradykalizowani i jechali walczyć przeciwko Anglikom w Stanach Zjednoczonych, chociażby Kościuszko Płaski, nie mówiąc o szeregu innych osób. To samo się działo w połowie XIX wieku, jak się spojrzy na Wiosnę Ludów, to wtedy walczyło się za wolność naszą i waszą. Zdaje się, że była taka teoria, nawet teoria cyrkulacji władz, Peiro, czy nie pamiętam dokładnie filozofa, który ją wymyślił, który właśnie mówił, że my będziemy zawsze z jednego okresu, ta demokracja kiedyś się skończy, się zmęczy i będziemy wchodzili w większą radykalizację. Niektórzy w Polsce na przykład mówią o monarchizmie, powrocie do monarchii. No są te skrajne, skrajne poglądy. Ale co właśnie ciekawego, nawet teraz będziemy obchodzili Anzac Day, jak się patrzy na tą młodzież, która 100 lat temu wybierała się na pierwszą wojnę światową. Jest tyle historii o chłopcach, którzy byli poniżej 16 lat i jakoś udało im się do tego wojska dostać. No to oczywiście była też pewna forma radykalizacji, bo Australia nie była zagrożona w tym okresie. Oni jechali daleko do Europy. To wyglądało na wielką przygodę i to wyglądało, że jeszcze jest przygoda dla właściwego celu, że bronią imperium i tak dalej, bohaterstwo, że te sprawy się powtarzają. Tym niemniej, co ważne jest, żeby zobaczyć, jak to powstaje, jakie mechanizmy kreują i jaka odpowiedź rządowa musi być. Jedną z możliwości, jeżeli patrzy się na politykę rządową, to jest to wprowadzić zmiany do naszej polityki osadnictwa. Mamy tak zwaną settlement policy, która w tej chwili jest bardzo ograniczona i ona jest ograniczona do w zasadzie uchodźców politycznych, którzy tu przyjechali pierwszej generacji i przez pierwsze parę lat. Może my musimy tą właśnie politykę osadnictwa czy settlement policy rozszerzyć tak, żeby włączyć pewne grupy z drugiej generacji migrantów. Trzeba po prostu wykorzystać pieniądze i idee, które i programy, jakie władze dysponują, żeby zapewnić, że to społeczeństwo lepiej pracuje. Dlatego właśnie też organizuję w lipcu dużą konferencję na Uniwersytecie Zachodniego Sydney. Oficjalny tytuł jest Advancing Social Cohesion or Community Cohesion in Australia, gdzie będziemy mieli szereg mówców z akademii, z różnych grup społecznych, tak samo szereg ministrów. To jest organizowane w ramach Wydziału Equity and Diversity, czy... To organizuje cały uniwersytet, z tym, że ja jestem po prostu tym, który to robi. Rozumiem. Rada będzie tam. Będzie też. I ministerstwo dołożyło trochę pieniędzy, żeby wspólne dzieło. Rozumiem.